Inne zasady Pilates, które odróżniają go od innych technik, to oddychanie, siła centrum, koncentracja, kontrola, precyzja i płynność. Oddychanie, o którym zobaczyć możesz oddzielny filmik, to absolutna baza dla techniki Pilates. Pilates uczy nas również wykorzystania tak zwanej siły środka. To, co powszechnie nazywamy naszym centrum, obejmuje nie tylko mięśnie zewnętrzne, ale i głębokie, które pomagają utrzymać prawidłową postawę i których wykorzystanie znacznie zwiększa wydajność i jakość ruchu, niezależnie czy ćwiczysz Pilates, jogę, bieganie czy boks. Wyjaśnienie, jak poczuć swoje centrum, znajdziesz w filmiku o oddechu. Koncentracja, kontrola i precyzja to trzy zasady, których zbyt często brakuje w naszym podejściu do fitnessu. Zastosowanie tych zasad znacznie zwiększa nie tylko bezpieczeństwo, ale i efektywność wykonywanych ćwiczeń. Ostatnią zasadą Pilates jest płynność, która jest kluczowa dla ugruntowania zdrowych mechanizmów ruchowych, których uczy nas Pilates. Ale jest to jedna z tych zasad, z którymi należy się spieszyć. To znaczy, najpierw musimy umieć wykonać daną pozycję w bezruchu poprawnie, zanim przejdziemy do części flow, czyli płynnego wykonywania ćwiczeń.